Witajcie na moim kanale NutriKompas. Już jakiś czas temu wspominałam o czystku. Chciałabym do niego wrócić pokrótce. Przypomnieć Wam, że czystek to naprawdę bardzo dobre zioło, które oczyszcza nasz organizm z toksyn. To jest bardzo ważne. Oczyszczajmy nasz organizm. Codziennie nasz organizm jest narażony na dużą ilość toksyn ze strony pożywienia. Dlatego oczyszczajmy nasz organizm, nie bójmy się tego, pamiętajmy o tym, nasz organizm też potrzebuje oczyszczenia. Czystek zadziała bardzo dobrze rozkurczowo, wzmocni nasze naczynia krwionośne i zapobiegnie ich rozszerzaniu. Czystek także bardzo dobrze zadziała przeciwreumatycznie. Szałwia bardzo dobrze zadziała na nasze jelita. Zadziała także antygrzybiczo i antyseptycznie, gdyż hamuje rozwój bakterii odpowiedzialnych za wiele chorób. Szałwia nie tylko wpłynie bardzo dobrze na nasze ciało, ale także na nasz nastrój, na nasze samopoczucie. Bo jeśli organizm oczyszczony, to jest od razu szczęśliwszy. Cudownie zadziała także odkażająco i przeciwbakteryjnie przy pielęgnacji skóry, więc róbmy okłady z szałwii. Mam tutaj coś takiego. Oczywiście najbardziej polecam picie szałwii w czystej postaci, w sensie w torebeczkach, ale mam tutaj coś takiego. Jest naprawdę bardzo, bardzo pyszna i orzeźwiająca. Można ją pić na zimno lub też na ciepło. I tutaj mamy właśnie szałwię w tym. To jest z pomarańczą. Szałwii nie ma bardzo dużo, bo raptem tylko 3% liści szałwii. Ale jest naprawdę bardzo pyszna. Jak ktoś na przykład nie lubi tego smaku szałwii, to bardzo, bardzo polecam do picia sobie właśnie takiej herbatki. Do zobaczenia!